Witam Państwa bardzo serdecznie w sobotę, 19 czerwca, w piękny słoneczny dzień, na moim czytaniu na oraklu miłości u Loeli. Dziękuję, że zaglądają Państwo do mnie na kanał. Dziękuję również za wszystkie komentarze, propozycje tematów, za subskrypcje i lajki. Bardzo proszę o więcej. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj proponuję Państwu rozkład lustro dla wszystkich osób ogólnie zakochanych, czyli osób, które mają związek czy małżeństwo, być może mają jakiś kryzys. Kryzysy zdarzają się oczywiście w relacjach, nie jest to sprawa jakaś egzotyczna, tylko codzienna, ale pomimo tych kryzysów jesteście zakochane i czujecie więź z partnerem lub jest to być może Wasz bliźniaczy płomień lub jakaś karmiczna znajomość lub właśnie czujecie bardzo, bardzo intensywną duchową więź z tym partnerem. Dla wszystkich tych osób, pomimo różnych być może pauz w związku, jakichś problemów tymczasowych, jeśli czujecie, że jesteście właśnie bardzo mocno związani z partnerem, zakochani i ten wiązek pomiędzy Wami trwa, dla wszystkich tych jest to czytanie. Chciałam również zwrócić uwagę, kochani Państwo, że oczywiście mam tutaj pierwszą stronę po mojej stronie prawej dla partnera, o którego pytacie, który wygląda dzisiaj tak. I moją stronę tutaj lewą dla pani pytającej, która wygląda dzisiaj tak. Lecz bardzo proszę, jeśli energie czują Państwo, że w tym czytaniu są odwrotne, jeśli chodzi o problematykę po prostu w tym czytaniu, proszę odwrócić sobie karty, ponieważ jest to kolektywne czytanie ogólne, więc absolutnie nie ma porównania to z czytaniem indywidualnym, więc muszą sobie Państwo sami tak przefiltrować to czytanie, by rezonowało do Państwa lub do Państwa spraw. Nie musi też rezonować w 100%. To byłoby też dziwne, gdyby dla wszystkich osób, przypuśćmy, oglądają różni ludzie, 2000 widzów, żeby po prostu rezonowało to z wszystkim 100%. Więc proszę sobie tylko dobrać to, co tak naprawdę pasuje. I również bardzo proszę Państwa, by Państwo po prostu przemienili sobie strony, jeśli widzą, że na przykład problemy u partnera wychodzą raczej te, a u mnie właśnie te z drugiej strony, to sobie dopasujcie te strony do siebie. Właśnie było takie zapytanie raz w komentarzach, że pasują odwrotnie te strony. Proszę sobie tak dobrać strony. To są, chodzi tylko o energię, prawda, w tych kartach. Czyli jak widzicie, że na przykład Wy macie raczej blokady, a nie partner, to weźcie sobie tą stronę właśnie, dopasujcie do Was. Jeśli w kartach wychodzą jakieś takie mocne blokady, prawda? I jeśli Wy wiecie, że to Wy jesteście tą osobą w związku, która blokuje, która ma jakieś obiekcje, lęki, także musicie sobie odwrócić wtedy te strony, to jest dozwolone, bo ja tak jak mówię, chodzi tylko o energię w kartach. Dobrze, kochani, więc zaczynajmy. Więc po tej stronie, tutaj gdzie są małe karty, jest osoba pytająca, czyli Wy. I zaczniemy właśnie od tej strony dzisiaj. Co myślicie Wy o partnerze? To są karty Lenormand. Dzisiaj wzięłam inną talię. Tą malutką, ponieważ nie chcę używać tych błyszczących kart, które jednak w kamerce nie wyglądają korzystnie.
więc przeprosiłam moją starą, bardzo starą, wieloletnią talię Lenormanda, by lepiej była ona widoczna tutaj w kamerce. Zobaczmy, co mówią karty o pani, która pyta, lub osoby, która pyta, co ona myśli, co ma w sercu i co zamierza. Są trzy poziomy. Na pierwszym poziomie, czyli co osoba pytająca myśli o tym związku, o partnerze, o tej miłości. Dla osoby pytającej jest ważne być szczęśliwą, szczęśliwym w tym związku. To jest dla niej bardzo, bardzo istotne i ważne. Miłość, te miłosne właśnie uczucia są jeszcze bardzo silne u Was na poziomie mentalnym, czyli w głowie. Myślicie o tym, miłość nie wygasła, lub miłość macie bardzo tutaj intensywną, gorącą, co pokazuje ta karta, karta miłości, prawda? Więc jesteście na pewno zakochane, jest to niewątpliwe i na pewno macie wiele myśli, jeśli chodzi o ten związek, o te uczucia. Jest to dla Was bardzo ważne. Chcecie być szczęśliwe z tą osobą właśnie, o którą tutaj pytacie dzisiaj. Pragniecie szczęścia, pragniecie prawdziwych takich uczuć właśnie głębokich, miłosnych, romantycznych chwil z tą osobą i jest to dla Was ważne, macie też nadzieję, że pięknie się ten związek tutaj rozwinie. Takie myśli osoby pytającej są na poziomie głowy, czyli myśli miłosne, związane właśnie z tym związkiem. Myślę nawet, że nie dają Wam spokoju te miłosne emocje. Jesteście bardzo zakochane i tak to się mówi w głowie, po prostu cały czas Wam myśli się kołoczą, jak to się po polsku, zapomniałam znów słowa, przepraszam, ale no macie bardzo wiele, takie kłębowisko o myśli, o tym związku, o tym partnerze, o tej miłości. Co macie w sercu, kochane? W sercu są straty i blokady. W sercu macie jakieś spustoszenia. W sercu być może jesteście zranione. Na poziomie emocjonalnym, uczuciowym jesteście tutaj zranione, ponieważ no, są jakieś problemy w związku. Jakieś dylematy tutaj coś zburzyły w Waszej relacji. Tak, myszy, czyli pasożyty, które coś niszczą, wyżerają. I właśnie zablokowałyście swoje serce, zamknęłyście swoje serce na uczucia, ponieważ boicie się zranienia. Macie jakieś tutaj no, rany w sercu z powodu tego partnera, z powodu tego związku. Być może jakieś ciche dni, brak kontaktu, tutaj te góry, właśnie tutaj ta wieża, więc tutaj być może jakieś nie tylko blokady w sercu, na poziomie właśnie serca, ale lęk, prawda, czy jakiś właśnie ten strach przed zranieniem, ale w dosłownym słowa tego znaczeniu większość z Was będzie miała tutaj ciche dni, kryzys, brak kontaktu, brak spotkań, brak komunikacji, partner jest niedostępny uczuciowo, zimny, uciekł, być może ucieka przed problemami, ucieka przed wyjaśnieniem konfliktów, problemów, które byście chciały wyjaśnić. Przez to, że właśnie partner ucieka przed konfrontacją z tymi problemami, tak, są właśnie tej szkody i być może jakaś nieufność, jakieś lęki, strach. Blokujecie też praca, myślicie, że praca nad tym związkiem jest to długa, mozolna praca, że no, ciężko osiągnąć ten szczyt szczęścia, które tak bardzo pragniecie. Bardzo ciężko właśnie Wam wejść tutaj na ten szczyt, tak? Czyli jakby zdobyć ten giewont i być szczęśliwą z tym partnerem. Jakieś są tutaj komplikacje, być może właśnie ta zablokowana komunikacja lub to, że ten partner właśnie się w tej chwili jakoś ucieka, wyłania, prawda, przed rozmowami z Wami, bardzo Was tutaj widzę, jakoś obciąża też, tak? Macie jakieś obciążenia na poziomie serca i być może blokujecie właśnie swoje serce, też macie problem z otworzeniem się na właśnie dalsze jakieś uczucia, prawda? Ponieważ no, nie chcecie być zranione, jest to sprawa absolutnie zrozumiała.
Teraz co w Waszych zamiarach, kochane? No tutaj zamiary są, powiem szczerze, jeśli chodzi o Was, osobę pytającą, troszkę druzgotliwe lub jakieś bolesne. Boicie się otworzyć na partnera i na kontakty, ponieważ być może podejrzewacie partnera, jakąś kochankę, jakąś trzecią osobę w tym związku. Być może wiecie, że jeśli otworzycie się, no nie jesteście ufno, nie jesteście pełne zaufania, nie umiecie ufać partnerowi, ponieważ myślicie, że on ma jakieś właśnie te jeszcze kontakty z innymi kobietami lub z inną jakąś partnerką i jesteście troszkę nieufne, widzę, podejrzliwe, boicie się jakichś dyskusji, ostrych sprzeczek na ten temat, boicie się te jakichś właśnie rozmów, które ewentualnie mogą się ostro potoczyć, prawda? Lub nawet może dojść do kłótni na ten temat. Być może podejrzewacie partnera o zdradę, o nieszczerość, jakieś kłamstwa. Na pewno boicie się otworzyć po prostu lub wiecie, że otwarcie się znowu uczuciowe, emocjonalne na tego partnera spowoduje jakieś komplikacje, być może jakieś tutaj sprzeczki i boicie się, dlatego blokujecie. Chcielibyście bardzo, czyli chodzi tu o osobę pytającą, otworzyć się na tego partnera, partnerkę jeszcze raz, dać mu jeszcze raz szansę, ale boicie się tutaj właśnie jakichś zawikłań, jakichś, nie wiem, jeszcze większych być może tutaj problemów i komplikacji, które mogą ewentualnie przyjść. Boicie się może prawdy, boicie się może, że coś się dowiecie tutaj o jakiejś osobie trzeciej i że to po prostu no, na pewno będzie jakimś następnym ciosem, tak? Także boicie się właśnie też tutaj jakichś ostrych konfrontacji z prawdą być może. Tego się właśnie tu obawiacie. Na spodzie talii Lenormand była również karta śmierci. Także być może, proszę Państwa, tego, co się obawiacie, tych wszystkich komplikacji, sprzeczek, dyskusji jakichś bolesnych, tak? Być może to właśnie dojdzie końca i nastąpi jakaś transformacja, zmiana w Waszych kontaktach, komunikacji, że wcale nie muszą być te właśnie dyskusje tak bolesne, ponieważ tutaj się, szczerze mówiąc, boicie, jako osoby pytające tych zranień następnych, dlatego, żeście tutaj zablokowały. Być może Wy też jesteście tą osobą, która jest teraz w izolacji, która się odizolowała, która boi się właśnie jakichś bliższych tutaj takich stosunków, tak, z partnerem, boicie się go dopuścić do siebie. Jesteście jakieś takie oziębłe lub też w jakiejś fazie właśnie, no, tymczasowego, powiedzmy, tutaj zamknięcia się, tak, na emocje. Także jest to zrozumiałe, że boicie się, obawiacie się, być może boicie się prawdy, że partner ma kogoś na boku i nie chcecie, żeby to Was zabolało, jeśli dowiecie się naprawdę prawdy. Także tutaj widzę takie troszkę lęki, powiem szczerze, obciążenia, blokady, jakieś takie, taka rozpacz też u Was, rozczarowanie też być może troszkę w tym związku. No jest taka faza, prawda? Jest to lustro, czytanie na ten czas, na najbliższy właśnie ten czas. Także jeśli się znajdujecie obecnie, w teraźniejszy czas, w takiej właśnie tutaj sytuacji, stanie trochę takiego rozczarowania, smutku, lęku, blokad, boicie się właśnie otworzyć uczuciowo, to jest to na pewno czytanie dla Was. Teraz wyciągnęłam jeszcze dla Was, kochane, karty oraklu, miłości, też tarota jako radę, poradę tarota i oraklu energetycznego. Zobaczmy sobie tutaj orakel miłości. Proszę Państwa, wszystko się przemieni. Pomimo Waszych lęków, strachu, nieufności, jakiegoś takiego strachu przed zranieniem Was, tak, postawienia granicy, być może postawiłyście granicę
partnerowi, by Was już więcej nie ranił. Jednak mówi ta karta tutaj o ślubie, czyli o pięknym, spełnionym, romantycznym związku pomiędzy Wami i partnerem. Więc być może Wasze lęki i obawy w tym okresie takim ciężkim, być może kłótni, jakichś cichych dni, niedogadań, być może są bezpodstawne lub wyolbrzymione, lub Waszą właśnie taką sferą iluzji i wyolbrzymionych lęków, strachów w Waszym umyśle i sercu. Ponieważ tutaj ta karta mówi o tym właśnie, że nastąpią bardzo piękne, tutaj romantyczne momenty, które doprowadzą, jeśli nie do ślubu, bo tutaj nie musi być w dosłownym słowa znaczeniu właśnie ślub od razu przed ołtarzem, tak? Tylko chodzi tutaj o piękną, romantyczną, stałą, stabilną relację między Wami. Więc coś takiego jeszcze nastąpi i właśnie karty pozwalają tutaj wierzyć nam, że być może Wasze lęki tak masywne są bezpodstawne. Zobaczmy, kochani, orakel energetyczny. Blühende Fülle, czyli piękne bogactwo tutaj, które rozrasta się w przepięknej tutaj naturze, kolorach, bogatość właśnie tej natury kwitnącej, rozrastającej się. Oznacza to symbolicznie właśnie tutaj, jeśli pytamy o związek, a jest to tutaj wróżba na związek i partnerów zakochanych, więc mówi tutaj ta karta, kochani, o kwitnących wręcz uczuciach, emocjach, o pięknych, niepowtarzalnie bogatych uczuciach, które się rozwiną, które, że tak powiem, rozkwitną znów na nowo wraz tutaj z latem. I tutaj właśnie jest taki piękny ogród pokazany, pełen kwiatów, roślinności, także zwierzątka są tutaj, tak, ptaki, motyle, także przepiękny, naturalny krajobraz, który rozkwita w pełni lata. Także właśnie tak rozkwitnie Wasze tutaj partnerstwo czy relacja miłosna, uczuciowa. Więc jest to znów pozytywna karta, proszę Państwa, dla Was, by nie mieć tylu negatywnych tutaj myśli, ponieważ widzę w tych kartach Lenormand po stronie osoby pytającej, że macie bardzo dużo emocji i myśli negatywnych, takich, pomimo to, że pragniecie być szczęśliwe, ale absolutne tutaj silne blokady. Karta Tarota jako porada. Pięknie, pięknie pasuje do czytania. Sąd ostateczny. Pozwólcie Wam zmartwychwstać. Pozwólcie Wam zacząć od nowa. Pozwólcie się na nowo narodzić tym emocjom, uczuciom, związkowi. Pozwólcie, by stare zostało za Wami. Zostawcie wszystkie balasty, które Was tak bardzo tutaj blokują i obciążają, jak właśnie pokazały Wam karty Lenormanda. Otwórzcie się na nowo. Zostawcie wszystkie stare, brudne, obciążające Was, męczące, negatywne emocje, toksyczne sprawy za Wami. I zostawcie ten bagaż, po prostu wyrzućcie go i z martwych wstajcie, jak tutaj ten duch, i zacznijcie jeszcze raz od początku, z pozytywnym nastawieniem, z pięknymi, miłosnymi, romantycznymi, cudownymi emocjami, które w Was powinny zakwitnąć. I orakel miłosny dla Was, The Antwort lautet ja, czyli odpowiedź jest tak. Tak dla tego związku, tak dla tej miłości, tak dla pięknych, romantycznych uczuć. Tak jest odpowiedź na przyszłość dla Ciebie, osoba pytająca, i dla tego właśnie partnera, o którego pytacie, lub dla tego związku. Bardzo piękna tutaj odpowiedź i no, pomimo tutaj tych ciężkich, takich masywnych blokad, które ja widzę w tych kartach, i lęków, jest tutaj koniec, jakby piękny happy end. Zobaczmy, kochane panie, panowie pytający, co myśli Wasz partner, o którym myślicie, co pokaże lustro, które emocje się powtórzą, co myśli, co czuje i co zamierza Wasz partner, którego kochacie, w którym jesteście zakochane, pomimo kryzysów w tym związku, tak?
kryzysy nie oznaczają końca związku. Dobrze, co mówią karty Lenormand? Pragnie partner uleczenia tej sytuacji z Wami. Pragnie, by relacje po prostu się znów uleczyły, by ten związek był stabilny. On też chce dojść do stabilności, do właśnie silnej formy i chce, by ten związek znów się rozkwitł. Tutaj też jest piękny rozkwit pokazany, podobna właśnie karta do tej, czyli piękna przyroda, ptaszki, które są tutaj związane z przyrodą. Piękne po prostu no, niebo o pięknych kolorach. Także przypomina mi tutaj właśnie tą kartę, piękny, bogaty ogród. I właśnie takiego uleczenia tego związku chce partner. Tęcza, uleczenie, tak? I płynące właśnie tutaj z wnętrza tego drzewa, czyli powinniście się też duchowo, emocjonalnie, mentalnie uzdrowić, stać się silniejsi. Tutaj myśli partner na właśnie na poziomie głowy o otwarciu się z Wami jakby nowych tutaj pięknych, o otworzeniu się między Wami od nowych momentów pięknych, chwil romantycznej tutaj miłości, nowych jakby pięknych no szans, tak, by było znowu wspaniale, powrót tutaj do tego, co było tak piękne między Wami i otwarcie się właśnie na te uczucia, emocje, co jest dla niego bardzo ważne, tak? Jest to być może nawet jakiś związek z przeznaczenia, być może bratnia dusza, być może właśnie jakiś bardzo ważny związek lub związek karmiczny. W każdym bądź razie związek, który jest ważny dla Was. I dlatego partner myśli tutaj o nowej szansie, jakby nowym polepszeniu, uleczeniu się tej relacji, co jest dla niego bardzo istotne i zawraca mu tutaj też wszystkie myśli w głowie, nie daje mu spokoju, tak, w sferze mentalnej. Myśli o nowym początku z Wami lub polepszeniu się tej relacji. Na poziomie emocjonalnym, czyli w sercu, kochani, myśli partner tutaj na pewno o pogłębieniu tych uczuć, czyli ma głębokie uczucia, pragnie też spełnienia marzeń z Wami, pragnie, by te uczucia jeszcze były głębsze, piękniejsze. Pragnie również, by spojrzeć w te uczucia głębiej, tak, żeby dopuścić jakby do tej następnej fazy w związku, gdzie nie myślicie tylko tak powierzchownie, ale patrzycie głębiej właśnie w Wasze uczucia, analizujecie je. Tutaj są też zaproszenia do spotkań, do rozmów, jakieś piękne być może przeprosiny, piękne rozmowy, niespodzianka od partnera i też prosi on tutaj, znaczy myśli, przepraszam, myśli on tutaj na poziomie serca o uleczeniu tego związku, czyli podobna karta tutaj do tej pierwszej, co myśli na poziomie głowy, myśli również w sercu, by przyjść do Was z powrotem na rozmowy tutaj, na spotkania silniejszym, tak, by stać się osobą silniejszą, jakąś bardziej taką tutaj właśnie stanowczą, wzmocnioną. I by się te relacje właśnie między Wami polepszyły, poprzez to, by również był ten związek stabilniejszy. Czyli chce wrócić jako osoba, czy chce pokazać się przed Wami jako osoba silna, wiedząca, czego chce, dążąca do celu, właśnie jakaś wzmocniona poprzez tutaj te małe, widoczne kryzysy. Też, czego pragnie Wasz partner i to jakby mówi Wam tutaj w tych kartach prosto w oczy, to pragnie harmonii, harmonijnego związku, harmonijnych rozmów, porozumienia i pragnie również Was bardzo jako kobietę lub jako osobę właśnie pytającą bardzo seksualnie, ponieważ pociągacie go bardzo, jesteście dla niego atrakcyjne, jesteście bardzo magnetyzujące i właśnie tutaj ta seksualność bardzo jest dla niego ważna, czyli proszę zobaczyć, partner, o którego pytacie, osoba pytająca i to pożądanie pomiędzy Wami. Czyli być może jesteście troszkę zimni czy oziębli, boicie się tutaj, żeby Was nie zranił, więc być może nie macie też takiego życia właśnie seksualnego teraz bogatego, ale
właśnie partner pragnie, by to wszystko wróciło, by te uczucia, emocje i seksualny magnetyzm, piękne, intymne momenty powróciły do Waszej relacji. On bardzo o tym myśli, jakby mówi tutaj Wam, proszę zobaczyć face to face, czyli bezpośrednio właśnie chce Wam tutaj to przekazać. Bardzo konkretny tutaj przekaz. Także, proszę Państwa, jeśli porównamy tutaj w lustrze te dwie strony, to na pewno łączy Was tutaj chęć, by poprawić tą relację, by uzdrowić tą relację. Państwo myślą o tym, by być szczęśliwą. Panie myślą o tym właśnie, Panie pytające, Państwo pytający mówią o tym, by mieć tutaj miłosne, różne piękne momenty z tym partnerem. On też myśli o uleczeniu, właśnie o otwarciu się jeszcze raz na te piękne tutaj z Wami emocje. Pragnie miłości, harmonii, pożądania, pragnie rozmów, spotkania, pragnie też głębszych emocji. Wy, jako osoby pytające, blokujecie to. Macie tutaj wielkie jakieś lęki, blokady, strach, lęk przed zranieniem. Otwórzcie się, kochane, kochani, kochane osoby pytające. Teraz zobaczmy orakel miłosny i energetyczny w stosunku do partnera, którego kochacie. Karta Tarota mówi nam tutaj o kapłanie. Kapłan. Karta piąta. Karta piąta jest kartą arcykapłanem czy papieżem, więc wiara. Wiara nie tylko duchowa, sakralna, jakieś morały, etyczne, etyka, tak? Także jest to wiara w naszą relację, w stabilność naszego związku. Wiara w to, że jesteśmy dobrym partnerem, że dbamy o partnerkę. Wiara w to, że pokonamy wszelkie trudności. Wiara w to, że wszystko będzie dobrze, światło w tunelu. Pozytywne tutaj myśli, pozytywne wibracje. I wiara w to, że wszystko się wyjaśni, że będzie znów pięknie, że nastanie słońce, że nastanie ta pozytywność, lekkość tej relacji. Także wszystkie te stopnie tych przeszkód, tych kryzysów, tych problemów, kłótni jesteśmy w stanie przebrnąć, przejść, by znowu powrócić do tego pięknego, romantycznego, takiego promiennego tutaj stanu uczucia miłości. Także ten partner wierzy w to, śmieje się, uśmiecha, jest pozytywnie nastawiony, wierzy w to, że można uleczyć tą relację. Wierzy w to, że znów nastanie słońce, że znów będzie pozytywność w tej relacji. I wierzy w to w ciszy, w takim skupieniu, medytacji, czeka właśnie na piękne chwile, które powrócą. Jest o tym przekonany, ponieważ właśnie tutaj ten arcykapłan ma, no jest niesamowicie mądrą osobą i duchową, ma też rozwiniętą intuicję, także wierzy tutaj w pozytywny rozwój tej relacji z Wami, kochani. Orakel miłości mówi o religious factors, czyli że też religijne jakieś faktory tutaj u partnera na pewno nie pozwolą mu, by odejść, by zostawić tą relację, tylko jego przekonania, być może wychowanie, być może jakieś priorytety, moralność, po prostu to wszystko, co być może przejął z domu rodzinnego, z religii, z jakichś, nie wiem, no, wychowania swojego, tak? Nie, uczy go, czy każe mu walczyć o tą relację, pozostać w tym związku jako wierny partner, tak? Jako dobry partner, dobry kochanek, dobry mąż, dobry ojciec, więc tutaj być może ma partner takie fundamenty, tak? Wychowania, osobowości, które są jakieś, nie wiem, konserwatywne lub no, bardzo takie surowe i na pewno nie skacze z kwiatka na kwiatek, jeśli jest tylko jakiś drobny problem w relacji, tylko chce walczyć o tą relację, ponieważ myśli tutaj, że jest ta relacja i partnerka tego warta, tak? Więc tutaj też jest, że Twoja miłość jest jakby zależna też od wielu religijnych takich uwarunkowań i spirytualnych przekonaniach partnera.
Więc chodzi o to, że nie o to chodzi, że jest jakiś partner zdewociały lub jakiś fanatyk religijny. To nie chodzi o to, absolutnie nie. Tylko chodzi o to, że jego wychowanie właśnie, jego jakby przekonania, tak, które wierzy, priorytety, reguły jakby w związku, właśnie są jakieś tutaj solidne i być może no, mam takie podłoże właśnie konserwatywne wręcz, że nie opuści właśnie tej żony, dzieci, rodziny czy partnerki przez jakieś błahostki, tak? Że chce właśnie o to walczyć i wierzy pozytywnie w to, tak jak tu kapłan też, także pasuje to też z kartą kapłana, proszę Państwa, że tutaj te wszystkie problemy przejdą i znów będzie pozytyw, tak? Rozwoju. Zobaczmy jeszcze kartę energetyczną, orakel energetyczny, Door to Value, także tutaj jest też rozwój, no nie wiem, finanse, jeśli partner ma jakieś tutaj też drobne frustracje, kryzysy na tle finansowym lub pracy, nie może znaleźć pracy, czy chce zmienić pracę, to na pewno to pójdzie w dobrym kierunku. Być może też są takie różne faktory, które, no, które jakby wzmacniają te kryzysy w związku, tak? Bo przypuśćmy, ciężka sytuacja finansowa lub jakiś kryzys w pracy lub jakieś szukanie nowej pracy, więc są różne takie aspekty, które być może właśnie nieraz obciążają tutaj też związek. Ale jeśli nie chodzi o finanse, kochani, bo na pewno u części z Was jest też sprawa finansowa, która doprowadza do konfliktów w związku czy w małżeństwie, ale jeśli nie chodzi o konkretnie finanse, to chodzi też tutaj o taką bogactwo właśnie rozwoju duchowego, o bogactwo rozwoju jakichś wartości właśnie w związku, jakichś takich rozwoju właśnie być może bogactwo romantycznych uczuć, pięknego, pozytywnego myślenia. Chodzi też o takie bogactwo, nie chodzi tylko o finanse. Jeśli mówimy słowo bogactwo, nie myślimy tylko o pieniądzach, prawda? Czyli rozwój bogactwa jakiegokolwiek, właśnie być może nawet stabilności w związku, tak? Która jest Wam potrzebna. Czyli właśnie bogactwo możemy rozumieć w różnych aspektach. I mamy tutaj też, kochani, kartę miłosną. Dein Hilferuf ist schon angekommen. Dein Gebet wird erhört werden. Czyli mamy tutaj, że Twoje wszelkie, że tu partnera, przepraszam, bo to chodzi tutaj teraz o partnera, to jest strona partnera, czyli strona, w której jesteście zakochani, partnera, partnerki, o której myślicie, tak? Czyli tutaj ta partnerka, partner, o której myślicie, czyli osoba, o której myślicie, w której jesteście zakochani, też widocznie prosi być może Boga, no jest tutaj też osoba kapłana, tak? Jakieś religijne tutaj przekonania, czy wychowanie być może religijne. Więc chodzi też o to, że tej partner być może prosi Boga, czy anioły, czy archanioły, czy jakiś tutaj, nie wiem, no wszechświat o pomoc. Być może afirmuje, być może tutaj robi medytację, prosi o wsparcie. I to wsparcie przyjdzie, ponieważ tutaj jest, że właśnie jego afirmacje, jego prośby, czy jego właśnie te modlitwy zostają właśnie tutaj już wysłuchane. I tu wszechświat, czy Bóg, czy anioł stróż, czy archanioły, czy no cokolwiek, w co wierzy partner, na pewno mu pomogą, ponieważ wszystkie jego tej prośby zostały oddane we wszechświat, wszechświatu i on właśnie będzie tutaj pomagał w wyzdrowieniu właśnie, w uzdrowieniu tej relacji. Także mamy, aha, jeszcze tutaj właśnie na spodzie karty Lenormand, właśnie nie chcę tego zapomnieć, są również pomosty. Czyli zgadza się tutaj to, że właśnie chce partner na poziomie mentalnym otworzyć jakieś z Wami tutaj kontakty, chce właśnie tego kontaktu. Tutaj również szuka właśnie z Wami połączenia, myśli o tym, szuka jakby na poziomie mentalnym czy uczuciowym, emocjonalnym właśnie jakiegoś kontaktu z Wami, tak? Chce do Was właśnie dojść jakoś. Także te pomosty powinny nas łączyć, czyli chce jakiegoś połączenia z Wami, czy przez internet, telefon, komunikację jakoś tam, Messenger, WhatsApp, czy właśnie chce Was spotkać i zobaczyć. Więc na pewno szuka tutaj kontaktu z Wami, jeśli nie macie teraz ze sobą kontaktu, ponieważ są jakieś blokady u Was. Piękne czytanie, proszę Państwa. Także bardzo, bardzo Wam, kochani, życzę, by odblokować się
Osoba pytająca, niezależności jeszcze jesteście męską osobą czy damską, proszę się odblokować, proszę myśleć pozytywnie, proszę nie uciekać tutaj, nie izolować się, proszę nie mieć tylko tych negatywnych myśli, że są same komplikacje i że nie zdołacie tego wyjaśnić. Proszę te wszystkie podejrzliwości o jakieś zdrady, fałsze położyć, odłożyć na razie na bok i wejść pozytywnie, odrodzić się na nowo. I bardzo proszę, pokażę teraz te dwie karty rady Tarota. Jedna karta osoby pytająca i jedna karta osoba, w której jesteście zakochani, zakochane. Więc tutaj te karty, odrodzenie się na nowo, pozytywne emocje, pozytywne myśli, zaczęcie od początku, wiara w to, że te stopnie trudności będą pokonane i przyjdzie znów tutaj pozytywna relacja, pozytywne rozwiązania właśnie w tym związku, pozytywne rozmowy, pozytywne uczucia. Także te karty Państwu daję tutaj jeszcze raz do zrozumienia i bardzo proszę mieć wiarę w to, że wszystko będzie dobrze. Tego Państwu też życzę. I do usłyszenia już niedługo.